Dzień dobry. Jeden z przyjaciół kanału napisał w komentarzu, że w jego ocenie ukrzyżowanie Pana Jezusa Chrystusa było w środę, a zmartwychwstanie w sobotę. No więc na pewno ukrzyżowanie nie było w piątek według Biblii, a zmartwychwstanie na pewno było w niedzielę. Mamy kilka miejsc ze Słowa Bożego. Po pierwsze Mateusza, 28 rozdział, pierwszy werset. I to miejsce pokazuje, że na pewno ukrzyżowanie nie było w piątek, a zmartwychwstanie na pewno było w niedzielę. A po sabacie, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób. Mateusza 28:1. Widzimy. Po sabacie, po świcie, czyli w połowie niedzieli, minęła już noc niedzielna, zaczął się niedzielny dzień. Kolejny cytat. Marka 16:2. I bardzo rano, skoro wzeszło słońce pierwszego dnia tygodnia, przyszły do grobu. Znowu niedziela, po świcie, czyli w połowie niedzieli, minęła już noc niedzielna, zaczął się niedzielny dzień. Poza tym jest wyraźnie powiedziane, że Pan Jezus zmartwychwstał w niedzielę. I to mamy powiedziane w Marka 16:9. I powstawszy z martwych wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, czyli niedziela. Powstał z martwych wczesnym rankiem w niedzielę. Niedziela po świcie, czyli w połowie niedzieli. Minęła już noc niedzielna. Zaczął się niedzielny dzień. Pierwszego dnia tygodnia wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno. O, to nam pokazuje kolejną informację. Było jeszcze ciemno, czyli ten dzień jeszcze się w zasadzie nie rozpoczął. Gdy jeszcze było ciemno, to było jeszcze zaliczane do nocy. A to pokazuje, że skoro Pan Jezus powstał wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, czyli w nocy, w niedzielę, i miało być 3 dni i 3 noce, to noc w niedzielę to trzecia noc. Dzień w sobotę to trzeci dzień. Noc w sobotę to druga noc. Dzień w piątek to drugi dzień. Noc w piątek to pierwsza noc. Dzień w czwartek to pierwszy dzień. Żydzi liczyli tak, że kawałek, fragment dnia jest już całym dniem. I liczyli tak, że kawałek, fragment nocy jest już całą nocą. Dlatego kawałek, fragment dnia czwartkowego jest już całym pierwszym dniem i kawałek, fragment nocy niedzielnej jest już całą trzecią nocą. Na pewno ukrzyżowanie nie było w piątek, a zmartwychwstanie na pewno było w niedzielę 17 Nisan. Na 17 Nisan wskazuje też fakt, że Arka Noego osiadła na górach Ararat dnia 17 Nisan.